Siema, witam na skąciku, zagrajmy w Isaac and his Isaac live alone in a small Isaac on Isaac. Isaac kicked to Isaac and he was Isaac. Isaac and Isaac. Więc gramy dzisiaj w Isaac and his Isaac. No nie. Ja wiem, gro. Dobra, dzień tak naprawdę to siema, witam na skąciku, zagrajmy The Binding of Isaac w cokolwiek. No, lecimy sobie jakimś czymś. Czymś to nie jest Megi, o kuźwa Eve, Jezus Maria, jak Eve się ciężko gra. Jak Eve się ciężko kuźwa gra, dobra. W razie tego, że to jest Eve, to trzeba troszkę się przygotować. Mianowicie porolować już wszystkie, no właśnie, piętra, żeby dostać... Na samym porządku room, który nas uraczy czymś gównianym. Takich roomów nie chcemy. Jeszcze raz, dajemy tej grze jeszcze kilka szans. O fucking... No dobra, no okej, nieważne. Znaczy, to jest fajne. Tyle, że to jest chujowe, jeżeli chodzi o trafianie. Jestem Eevee, która nie robi damage'a. I... ała, jeszcze trafić nie mogę, Jezus Maria. Jakie to będzie złe. Nie dość, że nic nie będę robił, to jeszcze będę tym niczym strzelać w nic, bo będę nie trafiał. Dobra, tier rate mocno, potrzebuję tyle tier rate'u napompować teraz, żeby cokolwiek z tego wyszło. Dobra, mogę ten run przedupić, nie wiem, ja muszę zagrać, coś takiego. Na samym początku nie mogę odpuścić tego itemu po prostu. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. O i tak się rzadko zdarza. Kuźwa, sam w sobie jest fajny, jak ma się już dużo łez, jak ma się tier rate na jakimś ładnym poziomie i się tymi łzami robi cokolwiek, ale nie... Ale nie, no właśnie, nie na startowym itemie, gdzie jeszcze gówno się robi. Jest się Eve, który ma zmniejszony damage ze wszystkiego. Nie mam dużego tier rate'u, więc bieda mocno. Mogę tym ptakiem jedynie kuźwa zabijać, nie wiem. No chyba, że jak się zmieni już dziwka Babilonu, to dopiero wtedy to mogę robić. No ale tak to troszkę bieda, no. Tego są karty na chętnie mi zostawił. Obawiam się, że mogę zdechnąć, jeżeli go nie zabiorę ze sobą, ale... Próbujmy zrobić bossa bez tego sucharta, dobra. Tylko jeszcze zerka na OBS-a minimalnie, czy wszystko jest dobra. Let's do this, Widow. Dzień dobry, dobra, z Widow możemy dać sobie radę. Mogę wykorzystać strat taki, że jak się strzela, to te łzy idą, ała, za głowę postaci, więc minimalnie można tym manewrować, no ale no bez skrajności. Tylko minimalnie wiemy, że będzie za nami i możemy strzelać sobie do tyłu, fucking god. O Jezus, nie, no kurwa, nie było tego. Nie, ej, nie, jest... To nie, to była tragedia, nie... Czemu ja nie uciekałem? Pomocy. Dobra, to naiw... Jezus, nie, ja tak się źle czuję, kurwa, po tym. Ej, nie, to był idealny run, Jezus. Czuję, jak ktoś mi mokrą ścierą w pysk szpierdolił teraz. Nie, jeszcze mi te muchy na ryj. Nie. To będzie niedobry odcinek. Już mnie ta gra nienawidzi. Kuźwa, taki fajny run i zginąłem, nie. Tragins się odpierdolił teraz, Jezus Maria. Nie, ja będę tego teraz żałował cały ten odcinek. Ała. Tak by the way. Jezus, jeszcze amnezja. Dobra, amnezja na tym piętrze nie jest taka zła. Przynajmniej na kolejnych będę wiedział, jakiego pilsa nie brać. O, nie, dostałem raka od tego, no przykro mi. Teraz będę tylko mówił cały czas, jakie to jest niedobre. No ale to jest niedobre, no kuźwa. Ej... Arek, zamknij mordę. Arek, zamknij mordę, nie robisz żadnych wrażenia, tylko w kurwie wszystkich. No ale... pomocy. Dajcie mi jeszcze taki run fajny, Jezus, on był najlepszy na świecie. Ja chcę takie rany mieć. Tylko żeby jeszcze polifemusy były. Dobra, nie, polifemusy nie, bo będzie ci ryt mały i to troszeczkę będzie się mijał z celem. Sojmilka mi dawajcie. Dobra, nie mówiłem tego. Nie chcę żadnego pieprzonego sojmilka. A uleczę się, nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj na tym bossie muszę dostać dwa razy mordkę. Więc na razie go troszeczkę próbuję obić z tego, co mam, ale chyba to nie robi za bardzo na nim wrażenia też, więc... Powinienem zostać chyba w tym kurowilonie. W sumie tamten suchar też mogłem zabrać, ponieważ generuje i tak. Będę generował sporo suchartów dzięki temu gówniakowi, który lata przy mnie. Nie temu czarnemu, dzięki temu niebieskiemu. Oh fuck. Dobra, teraz spierdalamy troszeczkę. No ale już tą dziwką babilońską możemy wbić mu troszeczkę.
troszeczkę czegokolwiek, a nie tylko tysiąc warstw płaczu i bólu i nadziei. Które nic by mu nie zrobiły. Dobra, idealnie. O, jak ja bym chciał tego health upa. Jesus! No, biorę go, no. Madafaka. Czy jest się na czym zranić teraz? Tu nie widzę, tu już tak średnio widzę. Bomb nawet nie mam. W sumie i tak bomb nie miało na tym... w tym miejscu, więc nie opłacałbym się używać. Mogę ognisko jakieś zostawić, cokolwiek. Jezus, a tu chyba tak naprawdę nic nie ma. Nie ma tutaj w ognisk, nie. Były gówna. Nie ma tutaj jakiegoś cringe roomu, który można fapić i nic tam się nie staje. Oh shit! Dobra, no biorę te serce i chuj. Chciałem się zranić. No, gra mi nie pozwala. Nie mogę się zabić. Jezus, pierwszy raz gra, nie chcę, żebym cierpiał. To chyba nie jest ta gra. Słyszę chyba Afterbirth Plus, chyba Afterbirth Minus. To jest taki Isaac, tylko z mniejszą ilością funkcji. Na przykład zabrali funkcję nienawidzenia gracza, więc to troszkę taki jakby nie Isaac jest. Nie wiem, co to jest. Ktoś mi coś wgrał, coś innego na komputer chyba. Ponieważ nie mogłem się zranić tam, więc no właśnie. To chyba nie jest ten sam Isaac. Isaac and his Isaac. Jeżeli ktoś nie kojarzy Isaac and his Isaac, to jak nie zapomnę, to zamieszczę gdzieś w opisie, albo... nie, w opisie nie, bo w opisie się nie zmieści. Bo opis muszę mieć zajebany innymi gównami. Więc wrzucę to pewnie w komentarze, o ile nie zapomnę, no. Ale możliwe, że zapamiętam. Znaczy, zależy. Zależy, ile będzie się ten odcinek wrzucał i czy przez ten czas już nie pójdę sobie w tupsko. I nie zapomnę o Bożym Świecie, dobra. Co to było? Cóż to takiego magicznego było? Lusty Blood. To nie jest Blood i Lust, to jest Lusty Blood. Tak być kreatywnym w nazywaniu itemów. Each time Isaac kills enemy, you get a temporary damage up. Okej. Tak, this item is the same principle as Bloody Lust. Dobra, aha, dobra, nieważne. Jeżeli to jest taki tribut do starego Bloody Lusta, to w sumie może tak się nazywać. Never mind. No ale spoko, cały efekt brzmi całkiem zajebiście, więc... nie wiem, czy umiałbym go nie wziąć. Bardzo, bardzo jak najbardziej, na plus. In my fucking opinion. O, jak teraz, o, jak się czerwony będę robił. O Jezus Maria, jak mi kutafon się czerwony. O Jezus, patrzcie, jak napierdalam. Uziu, strzelam je tymi łzami jak pojebani. O, ale tu będę czerwony, masakra. Patrzcie, niech jeszcze respią jakieś gówna. Aha, dobra, nawet nie mam po co tego mieć. Nieważne. Nawet nie zdążę niczego pozabijać łzami, okej. Okay. Wszystko zabiło się same. Spoko, niech mi będzie. Ale tutaj poleci taka zaraz kula śnieżna, patrzcie. Jeb drugiego. Dobra, ptak zabił go, nieważne. I tak ten item nie działa, ponieważ i tak robi mniej damage'a niż ten cały ptak. Coś tu jeszcze łazi? Jasne, jeszcze jedno tu jest, kuźwa. Dobra, ptak się przykleił do tamtego i zabił go nawet, nice. Equas Passage. Odpadam zawsze to w jakichś randomowych miejscach, niech i będzie. Nie chcę jakoś tego wykorzystywać w skipowaniu pięter, więc po prostu liczę na jakiś black market, a jak nie, to trudno. Okej, tutaj byłoby dobrze nie zdechnąć, znaczy nie stracić tego soul hearta, ale to będzie ciężko. Ponieważ nie mam damage'a. Więc robi się znam zranie. No bo nie chcę mieć kuźwa szansy na devil room, nie? Ale tak bardzo nie mam jak bardzo zabić bossa bardzo szybciutko, tak żeby mnie zranił. To nawet sobie nie wyobrażacie? Dobra, zranił mnie. Fuck you! A mnie kuźwa teraz chciał jeszcze zajść w rogu. Głupi śmierdziel pieprzony, uwaga, dobra. Raz, dwa... I w sumie mogę wziąć taką pizza taktykę na niego teraz. No i będzie taką. No nie, ptak za nim nie nadąża, najgorzej. O! O fuck, dobra, on nie jest taki w sumie tragiczny. Może mi się... Tak, co? Może mi się uda zrobić w ogóle stratę zdrowia? Chyba nic nie mówiłem. W sumie czemu tak daleko, nie, tak blisko stałem. Fuck you, jeszcze teraz stoję w miejscu, dobra. Tak kaleczyć to Camus nawet nie potrafi. Ała, dobra. Tak umniknąłem, okej. A tu już by się wydawało, że było cholernie bliskie. No co ja chcę? Chcę parząd boja. Nie chcę być w dzisko babilońskim stanie, nie chcę brać tych tylko zdrowia całego, kuźwa. Idę się zabić w skirt roomie generalnie, na razie.
liczę naprawdę na chuj Soulhardów tam, czyli na jedynego chociaż. Soulharda naszego jedynego. Jakbym tutaj wszedł tak bardzo, Jezus, dajcie mi tam wejść. Hagelas Destruction, o ja bite. To nie rozpierdziela kamieni, więc no, nic mi nie da Hagelas, znaczy rozpierdziela kamienie, ale nie te takie metalowe gówna. Jak ja bym to chciał teraz, Boże. Przydałoby się to mocno, może tu coś będzie ładnego. Niech będzie. A więc co mi gra ładnego dała? Okej, okay, mam tego, mam ten celowniczek. Okej, okay, to jest fajnie, mam Ankh, mam... O, nie mam tego Last Blada. Fuck you. Nie mam Hour of Babylon, fuck you, czyli mogę już pierdzielić cały ten... całą zabawę. Utrzymywaniu się na... Co to, co to? Czemu to miał taką złotą aurę? Tego to ja nie mam pojęcia. Ale się zaraz dowiem. Dobra, nie wiem. Wila, co miałem coś z łzami gdzieś śmiesznego, prawda? Aha, ja mam ten taki item, co wygląda jak anus po prawej stronie. Wait. Czy ja nie włączyłem Isaaca przez... Przez Missing Hada? Injected. Aha, teraz się wyświetla, okej, okay, nie rozumiem. Dobra, co ten anus z prawej strony dokładnie robi? Da losowy efekt na łzy? Probably tylko tyle. Tak, za każdym razem go odpalam, jest inny efekt, dobra. Brzmi całkiem. I to roluje co ile? Co piętro? Tak, each floor, więc... już nie będę tego miał, przejdę przez te drzwiczki w dół. Drzwiczki w dół! Zapadnie, cokolwiek, mogę się nazwać lepiej, ale nie, bo pierwsze drzwiczki. Okej, mój damage jest tragiczny. O, fuck. Mam te gówno, co mi będzie muchy respić. To jest o tyle fajne. A ja mam Tarusa, dobra. Mogę Tarusa ładować i tym wszystko zabijać, ponieważ damage'a to robi nie robi nic praktycznie. Więc muszę sobie robić inaczej. Niestety. Bardzo mi się to nie podoba, ale no. Cóż począć. O, fuck. Dobra, to cholernie chcę. To chcę jak chuj. Raz, dwa, trzy. O Jezus Maria, najlepszy... Infested! Najlepszy Curse Room, czyli najlepsza arena od 95. Żeby item do kota nie był. Best of best. Oczywiście nie, to była skrzynka, w której nie było Trollbomb. Nie rozumiem, jak tak można. Czemu Tarus nie włączył? Tak w zasadzie. Dlaczego? Ej, serio, dlaczego Tarus nie włącza? Wielka zagadka. Myślałem, że to jakoś łatwo szybko pozabijam dzięki Tarusowi, ale chuj. Ponieważ bez Tarusa to będę bił 13 pieprzonych lat. Właśnie widzicie, ile mi to zajmuje. A to dopiero pierwszy boss był. Czy boss, przeciwnik. W sumie dla mnie są jak takie bossy troszeczkę. Ponieważ, no ile ja robię damage'a? No właśnie. No właśnie gówno robię. Na tych muchach musiałem jakoś polegać, ale nawet mam mały ręcznik, muszę do tego podchodzić bardzo bliziutko. Chyba, że będę robić takie straty, że tu będę robić łzy. I podchodził i liczył, że... Że te łzy dzięki temu lustru będą się tam ładnie zakręcać, ale to też średnio wychodzi, ponieważ biją się przeciwników, jak chcę tym miotać jakoś. Tragedia. Ej, Trevera, to jest chyba najgorszy build, jaki mógłby się trafić. Z małym range'em i małym damage'em. Gorzej chyba jeszcze się nie da zrobić. A jeszcze z małym tiratem, no to tak, jest najgorzej, faktycznie. Ej, nie. Nie, oj, nie, no dramat. Nie robi mi się tak, kurwa. Nie zrobicie mi tego! Nie zabijecie mnie teraz. Najgorsza gra na świecie. Oh fucking cock, fuck god, fuck. Fucking... Żyj. O Jezus, ale dobrze. O chuj, dobra. I tak nie pożyję za długo. Ile ten odcinek ma? 14... No ja nie mogę teraz odcinka skończyć. Nie! Umieram. Skończę ten odcinek. Przykro mi, nie wiem, bywa. To jest taki kuźwa failfest będzie z tego. Tarus się włączył! Dobra, uciekać aż Tarus się nie włączy. Brzmi jak strateg... Jestem martwy. Jestem kurwa martwy. Dobra. Teraz był odcinek, jak mnie Magicite triggeruje. Teraz mnie Isaac triggeruje. Ej, naprawdę, kurwa.
Chuj, jak gra chce być dla mnie takim głównym, przykro mi, musicie oglądać fail odcinek, mega fail odcinek. Nie, pieprzę to. Restartuję, nie będę jakąś gówno kulką latał. Do tego się nie... Tak, przeruluj sobie item room pod mordą. Do tego się nie dało zrobić, kuźwa, tak mało wszystkiego. Jeszcze mi się Tarus na arenie nie włączył, nie mam pojęcia dlaczego. Chyba, że Tarus się włącza tylko w pokojach, w których walka jest od samego początku. Ale co tego Arek nie wiedział. To jest G. Jeszcze mi kuźwa gridami zasłońcie, tak żebym się zesrał i nic nie zrobił. Nie, masakra jakaś była. Jeszcze teraz nie mam tego... krzyżyka. Relika. Przez co są harty, nie będą się generować, więc są harty, się nie zgadzałem, troszkę bieda. A jak jest się i w ogóle... To jest taki dobry strat, że jak ma się relik, to można się zbić na tego jednego serca czerwonego. I potem się żywić tylko z niebieskimi hertami, ale no właśnie. Gra postanowiła dać mi coś do rolowania tego wszystkiego i jeszcze mnie zabić potem i... Fantastycznie można by to ująć po prostu. Gra mnie nienawidzi oficjalnie. Ja odszczekuję wszystko, co mówiłem o tym, że gra wyłączyła moduł wkurzania. To jest normalny Isaac, tak? To jest taki Isaacowy Isaac. Isaac at its finest. Dobra, matchbooka bierz. Mam czarne serce dzięki temu. Więc jestem martwy w środku przez to... Co to za guzik? O, niefajny guzik. Nie podoba mi się zdecydowanie. Zostaję w tym czarnym sercu na kolejne piętro. Przynajmniej jakikolwiek damage będę robił teraz, jak jestem w takim stanie zdrowia. Retro Vision. Super. Jakby miało to cokolwiek zmienić. Jezus Maria. Retro Vision saves my run. Tak będzie właśnie. Idź w dupsko, pajączku. Nic ciekawego. Dobra, nie postaję nic innego, jak tylko wyjść sobie tutaj i wybuchnąć to miejsce. A w którym będzie bateryjka, którym też mogę sobie w anusa injektować. Dobra, tego nie dotykamy. O! Fuck you, ale jest serce, więc dobrze. Wyszło pół serca do przodu, tak jestem aktualnie. Wolałbym całe, ale niestety dałem się jeszcze pieprznąć troszeczkę, bo się za szybko do tego serca podejść. Dobra, nieważne. Pół serca więcej to pół serca więcej. Burning Basement, zaczynamy. Wrath of the Lamp. O fuck, jestem w anusie. Ale w jakim wygodnym anusie za to. Nawet bomby w niej są. Dobra, czyli muszę przejść przez ten pokój nienawiści, czyli poczwórny pokój zniszczenia. O, jasny penis. Kolorowy. Bim. Jak tu teraz to ograć, żeby nie poginąć za bardzo, ale też nie być zbytnio szczęśliwym. Dobra. To było niefajne, ale wszystko pozdycha. Patrzcie, tu jest w cholerę kamieni w tym, na tym pokoju. Tu musi być jakaś niebieska skałka po prostu. Tu naprawdę coś takiego musi być, ale nie ma, bo przecież tu jest za mało kamieni, żeby się pojawiła. Jasne, gro. Ja wiem, ja znam twoje triki. Gówniane takie. Że retrovision saves the run w ogóle i retrovision ma mi wystarczyć do końca życia. A tak to mi nie dasz nic, żadnego niebieskiego serca, nie dogram Ewę. To jest zajebiste. Wait, myślę, że mam CC Longlegs wcześniejsza, to nie jest CC Longlegs. Nieważne. No ale spoko, jak już teraz mam CC Longlegs, to jakoś to pójdzie. Jakoś to tam pójdzie, bo na całkiem sporo pajączków będzie generować. A to jest coś, co może nawet mi uratować... Uratować dups. O, cokolwiek mnie zraniło teraz. Naprawdę nie mam pojęcia co. Nasze się jest tutaj pół serca, przez co nie zginę. Od razu przynajmniej. Od razu nie zginę. Prędzej czy później zginę, ale... Jeszcze kawałek przytrzymam. Mhm. Jeszcze kawalątek. Dobra, pajączki niech tam sobie działają. Trochę szkoda te pajączki zużywać na takich dziadowskich przeciwnikach. No ale co? Cóż począć? Co robić, panie premierze? One i tak by się po nim pozabijały same z siebie. To nie było fajne. Bomba za bombę bez deal ever. I bomba za garnek, też dobry deal. Jeszcze pająka mi daliście na ryj, żeby mnie udupił na koniec. Zaraz. Czy tam jest serce pełne, czy pół?
Dobra, zabito. Ja się wracam tutaj oczywiście. Jest pełne, więc... No więc teraz się muszę zranić tutaj. Nie mogę tutaj wejść niestety. A popieprzyć to? Liczę coś fajnego? No je, jak tak bardzo zdupić w życie, nie. Tam jest serce. Jeszcze nie zdupiłem życia aż tak bardzo. Jej, ta połówka, idealnie. Dobra, mogę sobie iść w kierunku bossa. Się skierować. Czy tam jest szansa... Dobra, jeszcze nie mogę w sumie, najwyraźniej, ponieważ tu jest szansa na... Secret Rooma, który mi uratuje coś. Uratuje mi ten run. Nie bardzo, ale trzy bomby zawsze lepiej. Niż bateria na środku. Więc dobra, całkiem ładny Secret Room. Bywały lepsze, no, ale nie najgorzej. Także ten walcz ze mną, okej. To nie jest takie złe, to jest dość dobre. To jest fajne, to jest proste. A czy pewnie tak zaraz głupio damage'a podostaje, ale kij. Sam przeciwnik w sobie nie jest taki zły. Więc można mu sklepać pysk. Parę punch niech przyjmie, dziwkarz. Kto tu jest rapery? I'm the real Uji motherfucker, więc przyjmuj puncha. Okej, patrzcie. Mam coś, co mi zwiększa tier rate. Jest fajnie. Teraz przyda mi się coś, co mi zwiększy serc ilość. Na przykład u szatana jest dużo takich rzeczy, co zwiększają serca, prawda? Na przykład taka obroża, patrzcie, serduszko pod nim jest. O, serce więcej, pewnie, jasne. Razy jeden pisze, widzicie, to na pewno znaczy więcej zdrowia. Skoro już mamy jedną obrożę, która mi może uratować życie, bo i tak z dwoma sercami byłbym głównym i nie robimy żadnego damage'a, więc tak jestem w lepszej sytuacji niż byłem przed chwilą. Z czymś takim przynajmniej się opłaca grać. Okej. Z czymś takim to w ogóle się opłaca grać. I Aren... znowu się spotykamy. Dobra, nie, ja muszę po prostu. Okej, wyszło zajebiście. Tu wyszło głupio. Chciałem jakoś dziwnie pounikać tych trollbomb, przez co się trzymam daleko od środka. Niestety się wbiłem w tego śmieciarza, ale okej. Trzy soharty mam teraz. Dostałbym trzy. Niestety jednego straciłem, ale spoko. Naprawdę mi się podobał. I tak mi się jeszcze odpalił ptaszek, więc ten mapy będzie też zadawał sam z siebie. Przez co ja nie muszę do każdego przeciwnika podchodzić. Okej. No i patrzcie, ta arena jest... No jeszcze 10 centów na koniec, Jesus. Ta arena jest naprawdę zdecydowanie lepsza niż to, co niż to, czym potraktowali mnie przed chwilą. Na poprzednim ranie. Tam to był jakiś dramat, kuźwa. Więc takie coś popsuje, tamto wcześniejsze nie. Zdecydowanie big no. Mam 5 bomb, jestem pazerny. Nope. Okej, coś wypadło. Okej, to coś pozytywnego nawet. Jezus Maria. Ale coś dobrego z grzyba wyleciało. Ja w ogóle jak ja dawno nie miałem Magic Mushrooma, gro, wiesz, z grzyba. To nie jest tak, że cię podpuszczam czy coś, ale przydałoby się tak, jakbyś dała coś takiego fajnego, wiesz. Takie grzyby mogą być przydatne i w ogóle wygrywać rany mogą i te sprawy. Magic Mushroom to w ogóle nie jest niezbalansowany item, czyli jest zbalansowany, dobra, nieważne. Nie to słowo miałem na myśli, what the fuck, ale Giant mnie goni. Miałem na myśli tylko, że jest OP. W sumie OP znaczy, że jest niezbalansowany, dobra, no jest fajny po prostu, tak? Daje damage, daje mnożnik, daje zdrowie, fuj. Dobra, zdrowie w chuj, nie? W sumie zdrowie to nie jest coś, na czym mi powinno zależeć teraz, ale wiecie, o co chodzi. To jest taki all-stat up, który daje dużo. Jest do wszystkiego, ale jednocześnie nie jest do niczego. Co to by... Co było coś zabawnego? Epifora. Shooting in one direction increase your fire rate and cap is reached. To było zajebiste. Prawda? Coś tu jeszcze pisze? Maximum effect is to halve your delay. Accuracy tiers is reduced as soon as you change direction. Okej. Okay. Per ram pam 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 ram pam pam pam. Paszek napierdzielam. Okej, nie wiem. Chwila. Czyli jak to... Chwila, dokładnie jak ja muszę to robić? Muszę po prostu w kierunek strzelać, tak? I tyle. Shooting one direction increases fire rate. Czy mi się zwiększa strzał przez to?
10 sekund jest kap, tak? No troszeczkę więcej jest faktycznie. Okej, okay, teraz jest już... Dobra, teraz jest zdecydowanie dużo. Cholernie dużo. Na bossów to będzie całkiem w pizdę. Jednak tutaj... No tutaj może się nie zdąży po prostu rozkręcić, bo przeciwnik jest na tyle mało i na tyle są słabi, że... Zdążą pozdychać, zanim to ładnie się włączy. Okej, strategia trzymania się ściany górnej przy walce z muchami jest cały czas aktualna. Dobrze zapamiętać. Okej, jest i przeciwnik, główny nasz tego piętra. Zaraz się przekonamy, czy na item jest naprawdę taki dupsko ratujący. Czy no, podpowiedź nie jest, ale jest całkiem wpite. Wpite chciałem powiedzieć, halo. Arek nie potrafi mówić. Weź napraw język, dobra. On daszuje, on jest troszkę niefajny, ponieważ ciężko go będzie w jednym miejscu trzymać, tylko z jednej strony. Żeby tylko strzelał do góry. W sumie mogłem się na prawo przełączyć albo coś. Dobra, chwila. Nawet nie jest tak źle. Nawet troszkę obrywa przez ten czas malutki. Okej. Okay. A, jakoś was maksymalizowałem już. Mój tier rate, jak mu napierdoliłem. Jej! Mega Krampus! Ej, rozpieprz te czaszki, ziom, proszę cię. Daj mi węgiel tak w ogóle. Nie żeby coś, nie żebym cię podpuszczał, ale weź węgla mi do mnie dawałeś, wiesz, ciomuś. Daj mi wągel. Ja cię lubię bardzo, ty mnie lubisz bardzo. Ej, mnie węglem poczęstuj, śmierdzie lub pieprzony. I jeszcze mi odblokuje te czarne serce, nie mam pojęcia jak. Możesz to robić jakkolwiek. Możesz pochłonąć te czaszki po prostu do swojego wielkiego... plecaka. No, no otwórz mi to, ponieważ czarne serce, a fuck you. A wychodzę sobie, nie chcę mi się już tutaj siedzieć na tej piętrze. Czada oczywiście nie biorę, bo po co mi czad, kuźwa, jak gram Eevee. Skoro ja chcę być na jednym sercu i tyle. A, nic ciekawego. Kto by się spodziewał, że nic ciekawego będzie w tych skrzyniach, ale kuźwa dwa klucze to wzięły, nie? Ze złej strony strzelam, tak powinien strzelać. Powinien stać sobie daleko, żeby węgiel działał na jakąś ładną odległość. Oła, dobra, chwila. Teraz muszę unikać. Unikajmy. Niech on poleci gdzieś tutaj. Niech on tu skoczy, Ploks. Skocz tu. Proszę, skocz tu. Dziękuję. I teraz jak jest maksowany tier, to mogę napierdalać. Per. Się go przesuwam nawet, nice. Całkiem ładny tier. I zaorany. Karta dla mnie, The Full, może mi się przydać, ale niekoniecznie teraz. Zachowam go na lepsze czasy. Kluczyk. Okej, okay, kluczyki mi się mogą przydać. Ponieważ przed chwilą dwóch się pozbyłem. Jeden dostałem z powrotem, ale kij. Chociaż w sumie teraz tym dodatkowym, teraz z tego piętra niżej, pokoju niżej, dostałem go i jestem na zero z kluczami faktycznie. Więc całkiem okej. Okay. A dostałem troszeczkę monet, troszkę jakiś pierdół. Właśnie, gdzie jest sklep? Muszę jeszcze sklepik teraz znaleźć, skoro tyle hajsu. Żeby nabyć coś ciekawego. Skoro stać mnie teraz, kuźwa. I ogólnie mogę, mam klucze, jest ładnie. Zaraz podniosę tego centra spokojnie, ja wiem, ja go widzę. Kuźwa, ale przydałby się jakiś taki jakiś, nie wiem, śmieszny efekt West, czy coś, jakiś taki, czy albo jakiś kolosalny damage. Dobra, chwila. Stanie za blisko wszystkiego nie jest zbyt dobre, szczególnie jeżeli to strzela, jak zginie. Mogę zrobić to lepiej, zdecydowanie. Czy lepiej? Zrobiłem to źle po prostu, więc zawsze dało się coś poprawić. A tutaj na pewno. Pier. No chyba nie! Kurde, wziąłbym to, ale to będę przez to na pełnym zdrowiu. Devil Room, help me, ponieważ potrzebuję się pozbyć jednego kontenera. Kuźwa, wziąłbym to tak bardzo, ale nie mam teraz jak się pozbyć już zdrowia, skoro nie mam Blood Donation Machina. Ale ład, tego jeszcze nie było, żebym za pierwszym razem dostał Bloodbaga. Okej, okay. Nie wiem, cokolwiek. Dobre RNG, znaczy takie średnie RNG teraz, mógłbym powiedzieć. Fuck, dobra, moje Devil Room powoli znika.
O Jezus Maria, 9% szans. Dobra, nie liczę już na tego Lidrum aktualnie. Aktualnie pynic wielki. Nic mi to teraz nie da. Ej, mogę sobie wziąć właśnie teraz Bloodbaga. I zaraz potracić sobie zdrowie po prostu. I będę na zero, jej, ale ładnie. Więc lećmy po Bloodbaga. Teraz jest jedyna szansa, żeby to wziąć, ponieważ Deliruma już nie dostanę. Jej, mam Bloodbaga, HP up. I jej, damage w dół. 3.23 damage'a, masakryczna ilość. Praktycznie robiłem coś, jak miałem ten damage up, no ale teraz... No teraz będę robić wielkie G. A tu co ładniego będzie? O, przepysznie. Chociaż w sumie dobra, z tym węglem... Z tym węglem jeszcze nie jest aż taka tragedia, tak? Z tym węglem jeszcze cokolwiek tam zadaję. Chociaż tyle, że ten węgiel dostałem. Masz sobie boję wyobrażać, co by się działo bez niego. Ała, dobra. Szczerze to liczyłem na to. Ja wolę robić troszkę więcej i mieć... Małe ryzyko może? W sumie ryzyko jest teraz średnie. O chuj, dobra, ryzyko jest teraz pierdolne. Nie ma większego ryzyka niż... Co to miało być? Dobra, się po prostu pytam jak. Czy ja się biłem dokładnie tam do rogu i w tym rogu dostałem idealnie w mordę? Czy on wiedział, że tam polecę? Chwila, bo on będzie teraz strzelał. Dobra, nie strzelił. Nie wiem, cokolwiek. Dawno nie było odcinka z moją śmiercią, nie? A czy dawno to nie było odcinku z Isaaca, tak to powinien ująć. Bo sam rzadko i nawet mi się udało wygrać dwa razy, to znaczy dwa tygodnie bez przegranego odcinka, tak? Czy tam trzy nawet, nie wiem. O Jezus, dobra, wrzucę wam to, bo tylko się taki komiczny odcinek, że to nadaje się do wrzucenia. Ale gra mi potraktowała jak śmiecia troszeczkę, więc... No niemiło było, ale dobra. To ja was teraz żegnam, dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich faili i cześć!